Proszę powiedzieć, kiedy powstała szkoła? Nasza szkoła powstała w 2008 roku, dokładnie we wrześniu. Co było motywem powstania, założenia? Motywem założenia tej szkoły była misja szkolenia ludzi, chęć podniesienia kwalifikacji tym ludziom jako człowiek, który jestem wręcz zakochany pasjonatem prawa ruchu drogowego. Chciałem stworzyć ośrodek, który będzie jednym z najlepszych ośrodków, który będzie dobrze szkolił kierowców, przyszłych uczestników ruchu drogowego. Szkoła posiada największy wskaźnik zdawalności. Jak udało się tego dokonać? No, ciężką pracą. Tutaj trzeba przyznać, że pracownicy, instruktorzy i kierownictwo biura starało się dołożyć wszelkich starań do tego, żeby ci ludzie zdali, czyli wysiłkiem, cierpliwością przede wszystkim i umiejętnościami naszych instruktorów. Posiadacie również akredytację kuratora oświaty. To duży sukces? No, wydaje mi się, że to bardzo duży sukces. Jesteśmy nielicznym ośrodkiem w Małopolsce, który posiada akredytację kuratora oświaty. Jest to ciężka praca, no, dokładnie dokumentacji sprzed 2 lat. Trzeba było przygotować wszystkie dokumenty, prowadzić je wzorowo i być jak żona Nerona, czyli wszystkie dokumenty zapięte na ostatni guzik. Co jest największą wartością szkoły? Największą wartością szkoły są pracownicy nasi, nasi instruktorzy, nasza pani kierowniczka ośrodka. To dzięki tym ludziom ten ośrodek ma taką wysoką zdawalność. Ile Państwo posiadają samochodów aktualnie w firmie? Na dzień dzisiejszy posiadamy 13 samochodów, 24 instruktorów, którzy wymiennie jeżdżą samochodami. Pierwsza i druga zmiana. Ile udało się do tej pory przeszkolić ludzi? No, jest już grubo ponad 1000 osób w tym roku. Skąd się wzięło zainteresowanie ruchem drogowym i bezpieczeństwem? Skąd? To już od dziecka coś takiego we mnie było, że lubiłem motoryzację, motocykle, samochody. Jako dziecko nie posiadałem, jako młodzieniec własnego, więc z kolegami stworzyliśmy swój motorower pierwszy, potem motocykl, samochód, to już kupiliśmy samochód, kupiłem sam. Od wielu lat zajmowałem się przepisami ruchu drogowego, a dzięki mojemu teściowi, który jest pracownikiem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, wcześniej wieloletni wykładowca prawa ruchu drogowego, zaszczepił takiego bakcyla we mnie jeszcze dodatkowego, który nakręcił mnie jeszcze do tego, żeby pogłębiać swoją wiedzę. Ukończyłem również kurs egzaminatora na prawo jazdy. Niestety nie udało się jeszcze egzaminu zdać, ale kurs już ukończony. Pierwsze próby już były na egzaminatora. Jest to trudny egzamin. Cóż, no, prawo ruchu drogowego zawsze mnie pociągało, zawsze mnie pasjonowało. Jest to bardzo ciekawe, samo nawet to, że co chwilę jakieś zmiany wchodzą w polskich przepisach, w polskim prawie ruchu drogowego. Wprawdzie może kosmetyczne, ale trzeba w tym głęboko tkwić i na bieżąco studiować, że tak powiem, przepisy ruchu drogowego. Ja to bardzo lubię i na bieżąco jestem z przepisami ruchu drogowego. Gdzie mieści się ośrodek Autolex i gdzie są prowadzone zajęcia teoretyczne? Ośrodek Autolex mieści się w Tarnowie na ulicy Nowy Świat. Posiadamy 2 sale wykładowe. Każda z sal mieści po 20 kilka osób. Wykłady są prowadzone codziennie na jednej i na drugiej sali. Jest bardzo duże obłożenie klientami. Mamy bardzo dużo chętnych, zainteresowanych, za co ludziom bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nigdy ich nie zawiedziemy. Chyba raczej nie spotkałem się z opinią negatywną, nawet na opiniach na forum o naszym ośrodku. Nie spotkałem nigdy opinii negatywnej o naszym ośrodku. Jeździcie przez cały tydzień? Tak, jeździmy od poniedziałku rana do soboty wieczorem. Niestety niedziela jest dniem wolnym od pracy. Każdemu się należy wolne poświętować ten tydzień. Instruktorzy również potrzebują niedzielę spędzić w rodzinach. W niedzielę rzadko kiedy, praktycznie w ogóle w niedzielę nie jeździmy. Jakie plany na przyszłość? No, plany są bardzo duże, niemniej jednak nie chciałbym ich zdradzić. Teraz konkurencja nie śpi, a są to bardzo szerokie plany. Rozwój ośrodka na szeroką skalę, na powiedzmy skalę Polski, już można powiedzieć.